pani Dorota Gąsierowska przyjechała do Sanoka i wyszło słońce nagle, cały dzień, cały ranek tak, pochmurny, tak, a teraz... Tak, przywitało mnie słoneczko, także to bardzo pocieszające, bo w trakcie drogi były chmurki, słońca. Powitało mnie wielkie słońce. To chyba słońce. Dobry znak. Oj, dobry. Bardzo dobry znak. Wiem, że w dzieciństwie już pani pisała, ale to wszystko było do szuflady. Dlaczego kazała pani tak długo czekać na swoje powieści? Dlaczego tak długo? Myślę, że potrzebowałam tego czasu, żeby dojrzeć, żeby sobie poukładać wszystko, przewartościować, no, i wyczuć ten właściwy moment, że to jest właśnie to, że teraz. Poza tym wcześniej zaczynałam wiele powieści, znaczy konkretnie dwie powieści, miałam rozpoczęte w dwóch zeszytach, ale żadnej nie kończyłam. No i zabierałam się za kolejną, która mi się wydawała bardziej atrakcyjna, jakiś inny temat znowu, i odstawiałam te zeszyty. No i później właśnie doszłam do wniosku, że mówię nie, przyszedł ten moment, że powiedziałam dość, ja muszę to skończyć, musi być finał. I faktycznie, gdy skończyłam, zawzięłam się, skończyłam pisać tą jedną konkretną książkę, no później skończyłam drugą i zaczęłam pisać pozostałe. No teraz nie zabieram się za pisanie konkretnej następnej książki, zanim nie ukończę aktualnej historii. Jest pani żywym przykładem tego, że praktycznie w każdej chwili, w każdym wieku można przewrócić swoje życie, zmienić je całkowicie i spełnić swoje marzenia, prawda? Tak, tak. Ja myślę, że to jest właśnie wyczucie tego momentu. Dla jednych to będzie, tak jak u mnie, 40, jakiś taki przełomowy okres. Ja myślę, że każdy wiek jest dobry, to zależy od człowieka. Tylko trzeba po prostu wiedzieć, najważniejsze jest wiedzieć, czego się chce w życiu. Bo gdy wiemy konkretnie, to łatwiej jest nam zmierzać do celu. A kiedy szukamy, no oczywiście te poszukiwania też są bardzo ważne, bo bez poszukiwań nie odkrylibyśmy, co konkretnie chcemy robić. No ale jeżeli już wiemy coś, to możemy, to wydaje mi się, że wtedy łatwiej jest w to uwierzyć i konkretnie zrealizować ten cel. Mistrzyni powieści obyczajowej to jest bardziej balast czy bardziej wiatr w żagle? Jak dojdzie się do jakiegoś takiego momentu w życiu i odkryje się w sobie jakieś poczucie wartości, to wtedy nic człowieka nie jest już w stanie zaskoczyć, zranić. A za tą mistrzynię mi się, szczerze mówiąc, kilka razy oberwało po głowie, bo tak zostałam mistrzynią już po napisaniu pierwszej książki, podczas kiedy dziewczyny, które już ponad 10 książek i naprawdę fajnych, wartościowych książek napisały. To trochę tak... Ale wydaje mi się, że nie przywiązuję do tego wagi jakiejś szczególnej. Nie czuję się ani mistrzynią, robię to, co lubię, po prostu. Właściwie 100%, może 90% czytelników pani książek to kobiety. Tak. Czy mężczyźni mają za mało wrażliwości, żeby czytać te książki? Ciężko mi powiedzieć. Może po prostu czytają i nie przyznają się do tego. No, pan jako pierwszy oficjalnie mi powiedział, że czytał pan moją książkę, także... Ale faktycznie wcześniej nie docierały do mnie takie sygnały, że panowie. No. Znaczy oficjalnie jakoś żaden pan się tym nie chwalił. Oficjalnie muszę bardzo, bardzo pochwalić, ale chciałem też zapytać panią o dzisiejsze czasy. Właściwie dzisiaj jest tak, że mamy kult piękna, że kobiety marzą o przystojnym, bogatym mężczyźnie i takim tylko bonusem jest, jeżeli on ma bogate wnętrze. Czy nie powinno być odwrotnie? No, oczywiście. Według mnie powinno być odwrotnie, ale tak jak mówię, każdy jest innym człowiekiem. Każdy ma jakiś ideał, inne potrzeby i każdy po prostu poszukuje, każde życie przeżywa po swojemu, także no, dla mnie akurat to wnętrze jest dość ważne, dla kogoś innego będzie ważne, ktoś inny będzie bardziej się skupiał na zewnętrzności, tak, wyglądzie zewnętrznym i tych dodatkach wszystkich, które oferuje nam dzisiejszy świat, także no, to pytanie jest takie... Jest bardzo trudne, zatem je zmieniam bardzo szybciutko. Bardzo trudne, tak. I zapytam o to, że pisze pani prawdopodobnie ponoć w zeszytach, tak, później to przepisuje w komputer. Tak. To utrudnienie trochę jest, prawda? Dla mnie nie. Ja bardzo lubię to i szczerze mówiąc próbowałam pisać na komputerze, ale nic z tego nie wychodzi. W zeszytach już piszę teraz piątą powieść i nie potrafię inaczej.
Jest pani, albo była w zasadzie pani specjalistą do spraw marketingu. Też pracowałem w tym zawodzie, wiem, że trzeba w nim znać ludzi. Czy to pomaga przy pisaniu książek? Przy pisaniu książek, to znaczy... Wydaje mi się, że mi bardziej pomaga moja wrażliwość. Ja jestem bacznym obserwatorem. Obserwuję ludzi, obserwuję świat. Może nie jakoś nachalnie, ale tak po prostu, każdego dnia. No i potem przelewam po prostu swoje spostrzeżenia na papier. Oczywiście to, co tworzę, to jest czysta fikcja literacka. Nie ma tam nic z moich wątków biograficznych, czy po prostu z jakichś przeżyć osób mi bliskich. To jest czysta fikcja. Natomiast wydaje mi się, że tutaj głównie zależy to od wrażliwości pisarza, że no, jeden pisze tak, bardziej obszernie, bardziej może ubiera te uczucia w słowa, a jeden pisze oszczędniej. Mówi pani, że to nie pani występuje w tych książkach, ale widzę prawdopodobieństwo, na przykład ucieczka z miasta na wioskę, jakby do latarni morskiej. Pewne rzeczy się przenosi z życia. Przenosi się, tak. I wydaje mi się, że chociaż to ja już też właśnie mówiłam to, odpowiadałam na to pytanie. I wydaje mi się, że to jest nieuniknione, że autor zawsze, nawet gdzieś między wierszami, ukryje taką cząstkę siebie, nawet gdy tego nie chce, to zawsze pewne rzeczy się przenosi. Właśnie jakąś taką wrażliwość, czy jakieś upodobania. I wydaje mi się, że jeżeli czytelnik nadaje na tyk samy kwalak, to jest w stanie się domyślić pewnych rzeczy. Prowadzi pani swój własny fanpage. W ogóle chyba ten marketing, prawda, z przeszłości pomaga teraz, nawet w postaci tego całej otoczki kawy imbirowej przy spotkaniach. Czy pomaga? Przyznam się panu, że w ogóle Facebooka założyłam sobie, jak książkę napisałam. I gdybym nie napisała książki, to pewno dalej nie miałabym konta na Facebooku, bo ja jestem raczej osobą skrytą, raczej cenię sobie prywatność i pewno nie wyszłabym tak na zewnątrz, gdyby nie te moje książki. Mamy tu pani książkę. Piękna okładka. Jest pani z niej dumna? Tak, tak. Ze wszystkie okładki bardzo mi się podobają. Antykwariat spełnionych marzeń, czyli opowieść nie tylko o miłości, ale też o poszukiwaniu samej siebie i walce z demonami przeszłości, tak? O czym jeszcze? O miłości, o przyjaźni, o braku miłości, o utracie zaufania, o ludzkich losach, o poszukiwaniu drogi. Czyli tematy, które praktycznie powtarzają się we wszystkich moich książkach. Zmienia się tylko tło, fabuła, bohaterowie, ale przeżywają to samo, tylko w innej scenerii. No właśnie, jeżeli chodzi o antykwariat spełnionych marzeń, Emilia i Szymon zamieszkają w latarni, piszą swoje książki. Tak. I co dalej generalnie? Mają dzieci? Dostają 500+? A to już sobie musi czytelnik sam dopowiedzieć. Nie planuję kontynuacji, także to już zostawiam wyobraźni czytelnika. Każdy sam sobie musi dopowiedzieć zakończenie. Rozumiem. A propos w takim razie następnej książki. Czy ma już pani o nią pomysł? Czy już jest zaczęta? Tak. Książka już jest napisana i ukaże się końcem sierpnia. Czy możemy zdradzić jakieś delikatne szczegóły? Delikatne szczegóły. No mogę podszepnąć tylko tyle, że akcja będzie się rozgrywać w uroczym polskim miasteczku. Ono ma konkretną nazwę, ale na razie nie zdradzę. I bohaterka wyjedzie tam na wakacje, będzie musiała rozwikłać bardzo mroczną tajemnicę związaną ze swoją babką. Także to będzie taka trochę mroczna historia. Brzmi ciekawie i tajemniczo. Tak, ale po tej małej wioseczki, prawda? W obietnicy Łucji była podkarpacka wioska. Tak. Czy ona gdzieś istnieje, jakiś pierwowzór był tego? Myślę, że nie. Nie, myślę, że ona była tylko w wyobraźni. Widziałam ją, jak wygląda, jak chciała, jak sobie ją wyobrażałam i na tej zasadzie. Po prostu jak pisałam obietnicę Łucji, to ja tak sobie wyobraziłam, że chciałam
ukazać tutaj taki przeskok, także ona z tego Wrocławia wyjeżdża, to jest duże miasto i do takiej małej miejscowości. I akurat padło na Podkarpacie, gdzieś tutaj właśnie. Czyli jest skojarzeniami po prostu, że tu jest, tak? Tak. Malownicza miejscowość, także Różany Gaj. Zatem pozostaje nam tylko czekać na książkę, która będzie wydana w sierpniu, tak? Tak. Czekamy niecierpliwie, dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.